W poranku Radia Tok FM Ludwik Dorn, były marszałek Sejmu, ale zarazem człowiek, z którym można porozmawiać o obronności kraju. A to dziękuję za miłe słowo. I to w innej tonacji niż to, że Polska musi być bezpieczna, jak ciepłe, tylko naprawdę o grubej forsie, która przecież na tę obronność jest skierowana. Pana zdaniem generalnie ten strumień dobrze idzie, w dobrą stronę, czy chodzi o to, żeby... Różnie. Idzie, znaczy jak zwykle jest różnie. Tym, co mnie niepokoi, znaczy zacznijmy od tego, że w przeszłości, to nie chodzi o 8 lat rządów Platformy, no ale ostatnie kilkanaście lat, moim zdaniem było, łagodnie mówiąc, nie najlepiej. No. Jedyne, co tak naprawdę się broni z tej dalszej przeszłości, to zakup F-16. No, bronią się Leopardy jako czołg podstawowy. Może Rosomaki się bronią. Po modernizacji, prawda? Bo były przez jakiś czas krytykowane. Tak. Na miny tam za mało odporne, to tam to warto. Oczywiście, bo to jest i modernizacja, i specjalizacja, bo były kupowane w wersji podstawowej, wynegocjowano dobry aneks do umowy z Finami. Jeszcze parę rzeczy się broni, ale to nie wszystko. Jest ileś rzeczy, które się nie broni, które były po prostu marnowaniem środków, a w tej chwili mamy do czynienia tak naprawdę z zamrożeniem właściwie prawie wszystkich poprzednich decyzji, jeśli chodzi o te najważniejsze programy modernizacyjne, bo po prostu tu nowa ekipa odziedziczyła rzeczywiście trudną sytuację, jeśli chodzi o obronę przeciwrakietową średniego zasięgu Wisła. W ogóle nie wiadomo, czy to wszystko nie stanie, czy nie skończy się w ciągu najbliższych 4-5 lat na programie na Narwi, czyli tego bliskiego zasięgu programy. Jeśli chodzi o program śmigłowcowy, to w ogóle on stanął w miejscu. Kiedy jeszcze panowie ministrowie Macierewicz i Kownacki, wiceminister teraz odpowiedzialny za zakupy sprzętu i uzbrojenia, byli w opozycji, to na ten kontrakt z Francuzami Caracali składali doniesienia do prokuratury. Zostali ministrami, okazało się, że mówią, że jeżeli chodzi o MON, to wszystko jest w porządku, no ale rzecz utknęła w Ministerstwie Gospodarki, gdzie jest negocjowana ustawa offsetowa, czyli jakby już o zarzutach natury karnej, kryminalnej, że patologii nie ma, no po prostu spojrzeli w papiery, uznali, że tu nic nie da się wcisnąć na siłę, bo w razie czego to oficerowie z Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Inspektoratu Uzbrojenia mówią, no dobrze, czego nas się czepiacie, prawda? Wyciągnął papiery, gdzie jest w porządku i stwierdzili, że już zbrodni peowskich nie ma. Ale jest to blokowane przez Ministerstwo Gospodarki i w ogóle nie wiadomo, co będzie z programem śmigłowcowym. Co będzie z programem Orka, czyli wymiany trzech okrętów podwodnych, którym kończą się resursy. No, już one do chyba 2020 wszystkie trzy zostaną wycofane. Zostanie nam jeden orzeł, prawda? I jak będziemy chociażby szkolić załogi, żeby podtrzymywać zdolności, podtrzymywać nawyki, no bo to tak jak jest, tam się podejmuje nieraz decyzje w ułamku sekundy, czyli muszą być nawyki, prawda, bo inaczej oddziały tracą wartość bojową. Wszystko to jest zamrożone. Podejmowane są z wielkim hukiem. Ja o to nie mam pretensji, bo od tego są politycy, żeby pojawiać się w telewizorze. Jakby te decyzje ciągnione dotyczące czy to raków, prawda,
czy podpisania kontraktu na modernizację Leopardów, ale wszystko to jest jakby siła inercji, te końcowe decyzje przygotowane przez poprzednią ekipę i bardzo dobrze, że ta ekipa ich nie wywraca. Generalnie rzecz biorąc, mamy taki stan, co mnie niepokoi, zawieszenia. Przy zmianie ekipy on może trwać 3 miesiące, 4 miesiące, ale to już trwa za długo, prawda? Czy pana zdaniem jest, mniej więcej jest tak, że się większość kontynuuje, a mówi się co innego? I to jest oczywiście lepiej niż gdyby było odwrotnie, że mówi się, że się kontynuuje, a naprawdę się wszystko tam pozmieniało. Ale nie ma pan wrażenia, że może forsy jest w Polsce przeznaczonych na najbliższych 10 przynajmniej lat na modernizację sprzętu i tak dalej, i tak dalej. I mówi się o tym prawie nic? O 500 plus codziennie? A o takim 200 plus to nic? Znaczy, wie pan, to jest kwestia związana z dość szczególnym kształtem polskiej debaty publicznej i polskiego Sejmu. Bo proszę zauważyć, że pod koniec XX wieku i na początku XXI mówiono więcej. Była kwestia F-16, prawda? F-16 wyczerpało moje zainteresowanie społeczeństwa. Warto dodać, że moździerz, ta modernizacja moździerza RAK, to tak brzmi skromnie, to jest 1 000 000 000 zł. To nie jest ta najkosztowniejsza z broni, którą się będziemy posługiwać. No nie, to jest 1 000 000 000 zł. Zdecydowanie nie najkosztowniejsza. Generalnie rzecz biorąc było tak. Cały proces decyzyjny przesunął się do Ministerstwa Obrony Narodowej. Został zdegradowany Sejm. Dlaczego? Kiedyś Komisję Obrony Narodowej, lat temu 14-15, nazywano Komisją Trzech Sekretarzy, bo sekretarze generalni najważniejszych partii, SLD, Unii Wolności, AWS-u, znaczy to była bardzo prestiżowa komisja obsadzona bardzo ważnymi politykami. I oni rozmawiali ze sobą, też nie dawali tak do końca sobie w kaszę dmuchać, jeżeli chodzi o ministra. Przynajmniej wymagali tyle, żeby minister powiedział, no dobrze, ale po co, prawda? Po czym nastąpiła degradacja tej komisji. Jak komisja dość solidarnie, bez podziału na rząd i opozycję, przestaje się domagać, no słuchaj minister, ale ty powiedz, na co idą te ciężkie miliardy. My tak konsensualnie się porozumiemy, tylko ty powiedz, czy to ma sens, a my będziemy ci zadawać trudne pytania, czy to ma sens. To znaczy nie łykniemy od razu, że wicie, rozumicie. Jak ja jestem od, no teraz nie jestem posłem, ale przez ostatnie dwie kadencje byłem posłem w Komisji Obrony Narodowej, to się odbywało na zasadzie, słuchajcie komisjo, wicie, rozumicie, mówił minister z Platformy. Miał większość swoją. Posłowie Kisławiego mówili, wicie, rozumicie, najwyżej coś tam pluli po kątach, że nie, ale tego. Przy ministrze Klichu to już było nie do zniesienia. No, minister Siemoniak czasami coś usiłował, ale raczej, żeby zapewnić spokój, coś bardziej sensownie uzasadnić, ale generalnie rzecz biorąc nie ma kwestii miliardów w debacie publicznej. Tygodnik Newsweek na okładce dał taką prognozę, że PiS będzie rządził 20 lat, o ile się nie załamie gospodarka. Wie pan, to są jakby... dali taką okładkę dlaczego? No bo jest to dość szokujące. Pojawi się tytuł na portalach, wzrośnie klikalność. Może to nie było obce redaktorom Newsweeka, ale myśli pan, że to jest Znaczy, nieprawda? Być może oni tak sobie myślą, co oznacza, że są niezbyt
mądrzy i bardzo rozhistoryzowani. Ja podejrzewam, że tacy nie są, że chodziło tylko o to, żeby właścicielowi pokazać, a patrzcie, daliśmy taką okładkę, a tego. Dlaczego? Ja takich proroków to pamiętam na pęczki. Zwłaszcza kiedy zaczęły się portale całodobowe, telewizje informacyjne, Radia Tok FM, gdzie jakby leci mocno, ostro, wyraziście. No musi być mocno, ostro, wyraziście, bo oglądalność, klikalność, no rozumiem, ale nie i tak dalej. Pamiętam też takich proroków, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, że tutaj... To prawda. W związku z tym, rozmawiajmy, panie redaktorze, o sprawach poważnych. Poważnie myślę, że ostatnie te zapowiedzi PiSu o programie mieszkaniowym, realizowany już 500+, i jeszcze kilkanaście innych dobrych rzeczy, które mają się wydarzyć, to tworzą trwałą podstawę socjalną. A to jest bardzo ciekawe. Otóż... to, czy stworzą trwałą podstawę społeczną, prawda, zaplecze społeczne, to zależy wyłącznie od opozycji, a właściwie od Platformy Obywatelskiej. No bo jeżeli chodzi o Kropka Nowoczesna, to ona wprost mówi, że jest przeciwna 500+, przeciwna temu Mieszkaniu Plus, no bo ona zawsze raczej będzie za deweloperami, będzie za tymi, dla których nawet nieobyczajowo za singlami, ale za tą górnym decylem, jeżeli chodzi o podatki, dla których czy ma się trójkę czy czwórkę dzieci, to tak zarabiają, że nie jest to problem. Co oni wprost mówią? To jest partia dająca wyraz interesom, tendencjom, sposobowi myślenia twórców i dzieci twórców specyficznego anarchokapitalizmu Polski lat 90., prawda? Niech się my grosza na... Znaczy, jak już musimy, to ale to jest wbrew naturze i zbrodnia, że państwo nam ten grosz zabiera, a najchętniej byśmy temu państwu grosza tego nie chcemy. Natomiast... to w polityce jest po prostu tak. Wdzięczność trwa w niej, także wyborców, trwa w niej krócej niż kiełbasa na wiejskim weselu. Chyba, czyli oczywiście te 500+ zostanie wzięte. Mieszkanie Plus, bardzo ważny problem. Moim zdaniem PiS może mieć pewne trudności z realizacją tego, ale kierunek jest dobry. Tylko jeżeli spojrzeć na historię ostatnich, tak, polityki demokratycznej, ostatnich 100 lat, to widać, że trwała nowa podstawa społeczna związana z partiami, które to jakieś korzystne rozwiązania wprowadzają, powstaje wtedy, kiedy inni mówią: to, co tamci wam dali, my wam zabierzemy. Jeżeli... Czyli jak nie będą tak mówić? Jak nie będą tak mówić, to za 3,5 tylko powiedzą, myśmy mieli inny pomysł, tamci wam dali, a my nie tylko wam nie zabierzemy, ale jeszcze trochę dodamy, i to rozsądniej niż te przymuły z rządu PiSu władzy. I dziękuję, tyle. Dziękuję bardzo, Ludwik. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.